Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Zagajewski. Mam wielki zaszczyt i przyjemność gościć wybitnego poetę, eseistę, prozaika, wybitnego erudytę. Witam gorąco. Dzień dobry. Z tym erudytą to nie jestem pewien. No, ja jestem pewien. Dzieła są nasycone wieloma odniesieniami do dzieł sztuki, do obrazów, do muzyki. Ale wie Pan, jakby mnie porównać z prawdziwymi erudytami, którzy czytają łacińskie lub greckie dzieła. Ale to... Pana utwory też się skrzą od różnych sentencji obcych i no, no, języków. Nie. Ale nie, greki tam nie ma. Dlaczego pisze Pan po polsku? Napisał Pan kiedyś taki esej. A no najprostsza odpowiedź jest taka, że jestem Polakiem. Już to jest jedyny język, który mam jakby w całości w sobie. Bo zawsze, znaczy napisałem kilka tekstów po angielsku czy po niemiecku, ale zawsze sobie myślę o tym, że jak na przykład pisać wiersz w innym języku i zaglądać do słownika, to jest karykaturalne, bo jednak trzeba całkowicie panować nad językiem. Pytam pana o to, bo w tym eseju wspomniał pan o takim zarzucie czy propozycji George'a Bernarda Shaw, który powiedział, że Polacy powinni przejść na język rosyjski, bo on jest bardziej uniwersalny. To oczywiście było wiele lat temu. Tak, tak. To ktoś mi powiedział, że to w liście do Henryka Sienkiewicza, który, kiedy wybuchła wojna, pierwsza wojna światowa, pytał różnych sławnych ludzi w Europie, co by radzili Polakom. I Shaw powiedział, że no... My, Irlandczycy, przeszliśmy na angielski. Radzę, żebyście wy przeszli na rosyjski. Mm-hmm. Polacy są za mało uniwersalni według obserwatorów z Zachodu? Wie pan, to Polacy się dzielą na bardziej i mniej uniwersalni. Myślę, że w sumie tak. To są trochę kultura polska bywa za mało uniwersalna. Na przykład nasi romantycy, wspaniali poeci, ale byli jednak tak skoncentrowani na bólu utraconej niepodległości, że... Zbyt hermetyczni, czy zbyt zaściankowi? No w jakimś sensie zaściankowi. No Mickiewicz pisał o zaścianku. Ale nie no, był wspaniałym poetą, więc nie. To jest inna rzecz. No i wykładał w Paryżu. W końcu do międzynarodowej publiczności. Tak, doskonale... Tak, to był erudyta Mickiewicz. To był na prawdziwy erudyta. Pan oczywiście też się zwraca do zagranicznej publiczności. Ceni ją pan bardziej niż polską? Trochę prowokacyjne pytanie. Nie, to znaczy wie pan, chyba nie ma pisarza czy poety, który by się nie cieszył z tłumaczeń, bo to jest otwarcie na nowych czytelników, na jakieś inne kraje, ale to nie jest tak, że się, znaczy ja mówię w moim imieniu, nie jest tak, że ja wolę inne. Pierwotna taka najważniejsza publiczność dla mnie to jest polski czytelnik, a potem są różne przygody z tłumaczeniem. Właśnie pytam pana o to, bo niedawno Olga Tokarczuk, która zdobyła Nagrodę Bookera, powiedziała, że ona nie wierzy w literaturę narodową. Właśnie dla niej literatura to jest coś takiego proteuszowego, co może wystąpić w jednym języku, a potem zmienić się w inny. I to jest pewien fenomen. Ja bym nie formułował tego tak radykalnie. Literatura narodowa jakoś istnieje. Ale ja także wierzę w tłumaczenia, dlatego że są ludzie, może mniej pisarze, bardziej nie wiem, krytycy, obserwatorzy, którzy są bardzo sceptyczni, jeśli idzie o możliwość tłumaczenia. Ale moje doświadczenie jest takie, czuję to albo rozmawiam z czytelnikami w innych krajach i mam wrażenie, że oni doskonale rozumieją, o co mi chodzi. Także to przechodzi. To nie jest tak, że w tłumaczeniu jakaś... Wszystko ginie. Wszystko albo dużo ginie. Moim zdaniem niewiele ginie. Mówimy o językach, ale przecież istnieją nie tylko języki narodowe, są też różne języki w postaci poezji, prozy, eseistyki. Pan w jakim języku najlepiej się czuje? No już od lat między poezją i esejem, i szkicem. Mhm. To jest ciekawe, że sam rodzaj eseju w Polsce jest, oczywiście istnieje od dawna, ale na przykład jeszcze... Teraz, jak ukazała się korespondencja Szymborskiej i Herberta, i w jednym z pierwszych listów Szymborska
zaprasza Herberta i mówi, żeby może esej dał. I jeszcze pisze esej po angielsku, znaczy E-S-S-A-Y. Esej. To widać było, że polska pisownia tego słowa nie ugruntowała się wtedy jeszcze. I to o czym świadczy. Pan nawiązuje do listu Szymborskiej. Ja nawiążę do jednego z pana esejów, w których nawiązał pan do Józefa Czapskiego. Józef Czapski twierdził, że malarz ma troszkę lepiej niż poeta, bo zawsze może namalować martwą naturę wtedy, kiedy nie ma tego natchnienia. Czy pan traktuje eseistykę jako taką martwą naturę, a poezję jako coś właściwego? Trochę tak, tak. Z tym, że jak są dni naprawdę niedobre, to się nie da nic robić. W poezji. W poezji i także w eseju. Musi być dzień, no choćby średni, żeby cokolwiek pisać. Są takie... Ja myślałem, że eseje są mniej natchnione niż poezja. No tak, to są odrobinę jakby, może nie tyle łatwiejsze, ile wejście w esej jest trochę łatwiejsze, bo... Dlatego, że no są takie fragmenty bardziej właśnie erudycyjne. To jest słowo klucz u nas, leitmotiv. Intelektualne, które budują mosty między fragmentami, gdzie znowu jest jakiś obraz. Bo esej ma pewne elementy poezji. Łączy jakby elementy poezji z elementami filozofii, czy liryki, czy nawet tak jak u pana, bardzo często. Czy nawet dziennikarstwa, tak, dlatego że esej jest takim bardzo hybrydycznym gatunkiem. To mi się podoba, właśnie ta hybrydyczność. Jeden z tytułów pana esejów brzmi w obronie żarliwości, obrona żarliwości. Co to znaczy bronić żarliwości dzisiaj? Taki sceptyczny mamy ten wiek teraz? No jest dość sceptyczny. Dla mnie to jest obrona pewnej pasji czytania, pasji myślenia, która nie tyle zanika, bo myślę, że nigdy nie zaniknie, ale jakby kurczy się. Znaczy jest chyba jednak jest mniej ludzi, którzy, dla których podstawą oceniania czy oglądania świata jest literatura. Nie mówię książki, ale literatura to więcej niż książki. To nie jest tylko papier czy Kindle, ale to jest pewna wyobraźnia, pewna tradycja. Są ludzie, którzy właśnie od dawna czytają i mają pewien takie kryterium oceny świata poprzez literaturę, ale do tego trzeba pewnej pasji. To nazwałem żarliwością. Ale pan zwraca uwagę, że ta pasja, ta żarliwość może być groźna. Bywa groźna. No ale w samej literaturze może nie. Znaczy bywa groźna jeżeli jej nie równoważy poczucie humoru, bo ja równocześnie bym bronił też poczucia humoru, tak jak na przykład też wielki Stanisław Brzozowski, który zawsze podkreślał znaczenie humoru. Czy Kołakowski mówiąc o błaźnie, jako przeciwstawieniu kapłanowi. Ma pan rację, tak. Bardzo piękny, klasyczny esej Kołakowskiego. Absolutnie tak. A czy ta żarliwość, jej głębia, jednocześnie niebezpieczeństwo nie polega na tym, że niektórzy pisarze, niektórzy poeci poddawali się totalitaryzmom? No, ale wie pan, tak, ale to może nie z tego powodu. Nigdy się nie poddawali totalitaryzmom, kiedy ich nie było. Znaczy, to jest konformizm bardziej niż jakaś autonomiczna siła wewnętrzna, która by ich pchała. Ale pan jest przywiązany do takich pisarzy jak Ernst Jünger na przykład, czy Gottfried Benn, którzy mieli chwilę słabości, prawda? Czy Sioran. I to wynikało właśnie nie tyle z konformizmu, co właśnie pewnemu poddaniu się jakiejś pasji politycznej. To prawda. To mnie pan zagiął. Ale z drugiej strony... Każdy z tych przypadków jest inny, prawda? No Jünger nigdy nie był nazistą, nigdy. Konserwatystą raczej, prawda? Nacjonalistą i konserwatystą, co też, konserwatyzm jest okej, ale nacjonalizm nie lubię, bardzo nie lubię nacjonalizmu. Gottfried Benn miał 4 miesiące słabości. Flirtu z Hitlerem, tak, nie, to, no to w sumie no, nie jest... za dużo powiedziane. Nie jest tak dużo. A Sioran, no tak, ale Sioran jednak jako jeden z niewielu jakby przyznał się do winy, prawda? Bo na przykład Eliadę nie bardzo się chciał do tego przyznać. Pan cytuje w pewnym momencie dzienniki Siorana. Pan lubi taką dziennikową formułę? Lubi się pan pokazywać światu, także te swoje słabsze strony?
Ja jestem namiętnym czytelnikiem. Bardzo lubię formę dziennika, dlatego że wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu form, gdzie spotykamy myśl i czas jednocześnie. Myśl tego dnia konkretnie. Na ogół jak się na przykład czyta, nie wiem, Kanta, Platona czy Kołakowskiego, to przy myślach nie ma daty. A to jest ciekawe, żeby datować myśli. Francuscy poeci na przykład bardzo nie lubią, kiedy się datuje wiersze, prawda? A, to inna poezja sprawa. Poezja inna sprawa. Tak, tak. Francuscy poeci powiedzieli mi, że ja nie jestem poetą, bo w moich wierszach pojawiają się daty. Ja sam nie piszę właściwie dziennika. Mam takie zeszyty z pomysłami, gdzie daję daty dla mojej orientacji. Ale nie piszę klasycznego dziennika, tak jak Maria Dąbrowska, czy nawet Gombrowicz. Ale w pana eseistyce bardzo często pojawiają się takie momenty liryczne, takich epifanii. Niesamowite dla mnie zupełnie. Tam taki, powiedzmy, motyw jeżyków, motyw jaskółek, to jest bardzo osobiste jednak. Tego się nie da tak wtłoczyć w takie ramy normalnej prozy, nazwijmy to tak w cudzysłowie. No tak, ale trudno sobie wyobrazić poezję bez takich momentów epifanii, prawda? Poezja żywi się tymi... Tak, a ja mówiłem o eseistyce, która jest taką hybrydową u pana formułą. No tak, ale eseistyka też ma dopływy z poezji, że tak powiem. Także te momenty olśnienia, czasem bardzo krótkie, czasem bardzo rzadkie, ale pojawiające się, żywią i poezję, i esej. Skoro mówimy o dopływach, powiedzmy o źródłach, także tych topograficznych. Pan jest rozpięty pomiędzy wschód i zachód, pomiędzy Lwów a Gliwice, pomiędzy Polskę a Paryż, Stany Zjednoczone. Gdzie pan się czuje najlepiej? No, najlepiej w wyobraźni czy w rzeczywistości tej materialnej? Nie, najlepiej czuję się w Krakowie, muszę powiedzieć. Ale w dniu, kiedy dopisuje mi wyobraźnia. To znaczy w takich gorszych dniach też lubię Kraków, bo jest to doskonałe miasto do spacerów, mimo smogu, prawda? Trzeba ostrożnie oddychać. To tak, ja właściwie podzieliłem jakby los Polski, bo urodziłem się na wschodzie, a potem zostałem popchnięty na zachód. No to jest w ogóle przygoda, to zbyt frywolne słowo, to sytuacja naszego kraju, że który stracił tereny wschodnie i został pchnięty w stronę Europy Zachodniej. Ja też. Ale na tej utracie pan zyskał. Zyskała polska poezja. Wielki wiersz, Jechać do Lwowa, tomik. Bez przerwy pan wraca właściwie do tego miasta, które jest pisane wielką literą. No nie bez przerwy, ale wracam. Tak, no to jest jakiś taki przedziwny dla mnie, taki zbiornik wyobraźni właśnie. Miasto, które znam słabo. Byłem tam kilkakrotnie, chodziłem po nim. Ale nigdy spędził pan tam 4 miesiące swojego dzieciństwa, prawda? Tylko, od urodzenia. Tak. I tego oczywiście w ogóle nie pamiętam. A nie byłem genialnym niemowlęciem. Ale mimo to jakoś we mnie istnieje. Także przez wspomnienia rodziny, przez taką próbę rekonstrukcji. Jak oni żyli, to mnie fascynuje. Jak oni żyli w tym mieście. Pisze pan, że pana ojciec pisał, notował takie wspomnienia, zatytułował je bodaj Od przypadku do przypadku. Jaka jest rola przypadku w pana życiu? Ja myślę, że każdy doznaje wpływu przypadku, ale to nie jest jakby moja główna, że tak powiem, filozofia życiowa. Widzę przypadki na przykład to, że nie wiem, no w sprawach miłosnych, ale o tym się nie będę mówił, bo jestem za stary, a po drugie jestem dość wstydliwy. Ale też w rzeczach pisarskich. Na przykład wizyta Herberta w moim liceum coś dla mnie znaczyło. W Gliwicach, tak. W Gliwicach, tak. Także wyjazd do Paryża, który poniekąd był pewnym wielkim przypadkiem. Wyjazd do Włoch, prawda, po otrzymaniu Nagrody Kościelskich. Tak. Ma pan radę. Pan lepiej wie o moim życiu niż ja. Lekka przesada, że tak nawiążę do pana tytułu. Właśnie, poezja jako lekka przesada. To też są słowa pana ojca. Tak. Bardzo trafna definicja, prawda? Mi się bardzo podoba ta definicja, chociaż to nie jest moja definicja, ale
uważam, że jest w niej dużo trafności, bo poezja jakby jest taką soczewką, która jest szkłem powiększającym. A ludzie na ogół żyją przy szkłach takich normalnych, jeden do jednego. Mhm. I pewnie nie da się inaczej żyć, bo jakby żyć zawsze w tym powiększeniu, to by się trafiło do kobierzyna zapewne. Mhm. Trzeba pewnej trzeźwości w życiu. Odpowiedniej perspektywy, tak? No, realizmu pewnego. Życia między skrajnościami? Bo pan powołuje się na przykład na takie dwie symboliczne postaci. Settembrini i Nafta. To są bohaterowie Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna. Settembrini, no, postać taka bliska totalitaryzmowi, prawda? Taka bardzo ekstatyczna właśnie. Przepraszam, Nafta. Odwrotnie. Tak, Nafta. Jezuicka postać, można tak powiedzieć. A z drugiej strony Settembrini, taki wolnomularz, mason, humanista. Pan żyje między tymi skrajnościami? Potrafi pan to pogodzić, ześrodkować? No tak, to nie jest aż takie trudne. Zresztą trzeba tu na obronę jezuitów powiedzieć, że jezuici się bardzo zmienili, prawda? Już by teraz... Tomasz, to nie jest Mann, początek XX wieku, prawda? Tak. Już by Mann chyba wziął innego, kogoś innego zakonu, a nie z jezuitów. Mhm. Co to znaczy żyć po środku? No, dla mnie to znaczy żyć właśnie, unikać skrajności i politycznych. Nie znoszę skrajności ani skrajnej lewicy, ani skrajnej prawicy. I też w sensie bardziej, że tak powiem, nie wiem, pisarskim, to zachować właśnie taką trzeźwość, żeby w życiu nie być obłąkanym, żeby nie grać roli poety, bo to już ci młodopolscy poeci, co chodzili w pelerynach, to nigdy już nie widziałem, bo za późno się urodziłem, ale czytaliśmy o nich, prawda? Widzieliśmy zdjęcia. Pan nie jest w pelerynie, pan jest w t-shircie. No właśnie, to jest, t-shirt jest takim strojem bardzo umiarkowanym. Więc uważam, że jak się pisze, co już samo w sobie jest ekstrawagancją i dziwactwem, prawda? No to nie należy dodatkowo wydziwiać, tak? To właśnie to w rzeczach życiowych należy zachować pewien umiar. Mhm. Czyli jest pan zwolennikiem liberalnej demokracji, ale w poezji no, inspiruje się pan twórcami, którzy byli takimi ekstatykami. No bo w poezji nie da się inaczej. Znaczy tak absolutna trzeźwość w poezji jest nudna. Poezja musi szukać pewnych stanów radykalnych, ale nie narzucać ich innym, prawda? Tylko poprzez moment budować takie momenty, które nie wzywają do jakiegoś, do życia w tym, pod znakiem takiego właśnie uniesienia. Rozmawiamy na Kopcu Kościuszki. Ja sobie przypominam pana też taki bardzo interesujący dla mnie topograficzny esej dotyczący mitologii miast. Pamięta pan taką swoją teorię, którą nawet nazwał teorią Adama Zagajewskiego? No pamiętam, tak. To była taka teoria, że na ogół dzielnice zachodnie miast są zamożniejsze, spokojniejsze, bardziej burżuazyjne, a wschodnie są biedniejsze. I proletariackie, tak? No tak, plebejskie, proletariackie. No właśnie, jesteśmy chyba w jednym z najbardziej na zachód wysuniętym punkcie Krakowa, prawda? Przy Kopcu Kościuszki. A ja mieszkam w Nowej Hucie, także to się tak trochę zbiegają te linie. No troszkę się zgadzam, tak? Jak spojrzeć na Salvator, na Wilde, na Salvatorze, bardzo piękne, prawda? To by się zgadzało, ale nie we wszystkich miastach. Ja to oczywiście nie jest jakaś moja idea naczelna i nie trawię życia na sprawdzaniu tego. Mhm. Ale zdarzyło mi się, już zapomniałem, gdzie są miasta, gdzie jest inaczej, gdzie jest odwrotnie. Wspominał pan w tym eseju Londyn, Paryż właśnie. No tam się zgadza, tak. Tam w tych dużych europejskich miastach, no, tak jak Berlin też, prawda? Tak, podzielony murem kiedyś na Berlin wschodni, dokładnie, komunistyczny i zachodni. Tak, ale też kapitalistyczny. Wydawało mi się, że no, to jest ciekawe, że wędrówka ludów w Europie zawsze szła na zachód. Prawda? Te wszystkie plemiona, które potem utworzyły Hiszpanię, Francję, Italię i Polskę też, przyszły gdzieś ze stepów Azji, czyli szły na zachód, a nie na wschód. Nie szły ale lux ex oriente, światło jest ze wschodu. No tak, ale światło oświetla tę wędrówkę na zachód. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i podziwiam. Powiedzmy symbolicznym miejscu na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Ja też dziękuję i podziwiam to, że pan to wszystko przeczytał.
Dzięki panu, który pan to napisał. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Naszym gościem był Adam Zagajewski, wybitny poeta, prozaik i eseista.